To jest bardzo piękne, że w tym roku zespół ludzi, którzy przygotowywali tydzień modlitwy o jedność chrześcijan, podpowiedział nam jako główny tekst do medytacji przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Bardzo jest pouczające zobaczyć, jak tę przypowieść interpretowano w Kościele przez wieki. Ja dzisiaj trochę sobie zadałem tego trudu, żeby poczytać, w jaki sposób wykładali tę przypowieść najwięksi w dziejach Kościoła, począwszy od Orygenesa na przełomie II-III wieku, przez świętego Hieronima, przez świętego Augustyna, Bede Czcigodnego, aż po ostatnie, których czytałem, to Antoniego z Padwy i Jana Husa. Także doszedłem w tym przeglądzie do XV wieku. Od przełomu II i III do XV. I to, co uderza, to to, że w całej tej tradycji egzegetycznej znany jest tylko jeden miłosierny Samarytanin. Jest tylko jeden miłosierny Samarytanin i to jest Jezus Chrystus. Nigdy nikt nie odważył się w ogóle, komentując tę przypowieść, pomyśleć, że ten miłosierny Samarytanin może oznaczać kogoś innego. Jeden, jedyny, miłosierny Samarytanin. To jest Jezus. Więc jak czytamy tę Ewangelię w takiej właśnie jedności, tak jak mówię, z wiekami tych, którzy nas poprzedzają w Kościele, to nie doszukujmy siebie w miłosiernym Samarytaninie. To byłaby dość gruba zuchwałość. Jeśli szukamy siebie w tej przypowieści, to, i znowu to jest cała ta tradycja, na którą się powołuje, to trzeba się szukać w tym człowieku, który został pobity. Pewien człowiek. Homo quidam. To jest łacina, ale gdyby tam był hebrajski, to tam by było słowo Adam. I w ten sposób zawsze zaczynano egzegezę tego tekstu. Że ten człowiek, który schodzi z Jerozolimy do Jerycha, to jest Adam. To jest każdy z nas. Każdy z nas odszedł od Boga. I każdy z nas, odchodząc od Niego, spadł bardzo nisko. Tak nisko, jaka jest różnica między Jerozolimą a Jerychem nad Morzem Martwym. To jest rzeczywiście dramatyczna różnica wzniesień. Ktoś, kto odchodzi od Boga ze świątyni w Jerozolimie i idzie nad Morze Martwe, schodzi coraz niżej i niżej i niżej i niżej. I to jest prawda o nas, że każdy z nas, będąc blisko Boga, postanowił się do Niego odwrócić plecami i odejść. I odchodząc, nie, upadamy coraz niżej i coraz niżej i coraz niżej. I w takim stanie odchodzenia i poniżania samych siebie, jesteśmy napadnięci przez wrogów. I tu ten cały alegoryczny wykład przypowieści mówi prosto, tymi wrogami jest diabeł, jego aniołowie, którzy potrafią nas pobić
obedrzeć z tych szat, które stanowią naszej godności, z szaty chwały, z szaty nieśmiertelności, z szaty niewinności. A święty Beda Czcigodny mówi, z pierwszej szaty. To jest bardzo piękne. Bo u początku naszego życia w Kościele jest pierwsza szata, szata chrzcielna. Pierwsza szata. I z tej szaty jesteśmy obdarci przez zło. I jesteśmy poranieni własnymi grzechami. I jesteśmy zostawieni na wpół żyjący. Tu się zaczyna nadzieja w tym obrazie, jak się czyta naszych ojców komentujących tę Ewangelię. Bo nadzieja polega na tym, że jednak połową siebie żyjemy. I co to jest za połowa nas, dzięki której żyjemy? To jest ta nasza połowa, ta nasza część, dzięki której rozpoznajemy i poznajemy Boga. To ta część z nas, dzięki której poznajemy, rozpoznajemy Boga, sprawia, że jesteśmy żyjący. Tak, i w takim właśnie stanie, kiedy jesteśmy poniżeni, zostawieni, obdarci, poranieni, półżywi, znajduje nas miłosierny Samarytanin, to znaczy Jezus Chrystus. Pierwsze pytanie, kiedy mierzymy się z tą przypowieścią, to czy to jest dla nas prosty widok, zobaczyć siebie w tym pobitym? Czy my mamy ochotę takimi siebie widzieć? I można to pytanie odnieść najpierw każdy z nas osobiście do siebie. I pewnie nawet tak by należało z całą pewnością. Od tego by trzeba było zacząć. Czy ja siebie takim widzę? Czy ja widzę siebie jako grzesznika, jako tego, który porzucił Boga, upadł nisko, został sponiewierany, pobity, poraniony, obdarty z pierwszej szaty. Ale można też oczywiście pytać, czy ja widzę także, nie wiem, moją wspólnotę kościelną w obrazie tego pobitego człowieka. Czy ja widzę cały Kościół w obrazie tego człowieka? My oczywiście mówimy, że Kościół jest święty. Tak wyznajemy w wyznaniu wiary. Kościół jest święty. Czy to znaczy, że nie ma ran? Ma. Kościół ma bardzo ciężkie rany, pozadawane mu przez własne dzieci, własne córki, własnych synów. To nie są rany chwalebne, nie? Bo Kościół ma też rany chwalebne. Wtedy, kiedy jest zraniony przez prześladowców, przez tych, którzy chcą go niszczyć, przez tych, którzy uderzają na Kościół z zewnątrz. Tak, to są rany jaśniejące, to są rany męczeństwa. Ale te rany, które zadają mu własne dzieci, i wśród tych ran rany podziałów, nas to boli, że jesteśmy jako Kościół poszarpani, że potrafiliśmy siebie ranić w sposób straszny przez całe wieki,
straszny. Zabijać się wzajemnie, poniewierać się wzajemnie, wyklinać, przezywać, odrzucać. Czy my chcemy to zobaczyć? Jak czytamy tę przypowieść, czy my to chcemy zobaczyć? Bo zobaczcie, ta przypowieść pokazuje takich, którzy odwracają oczy, żeby tylko tego nie widzieć. Nie? Żeby tylko nie widzieć. Przechodzą, ale nie popatrzą na to. Przejdzie na drugą stronę. I to, co jest dramatem tej przypowieści, to to, że odwracają wzrok ci, którzy są zawodowo pobożni. Znaczy, zawodowo to są nawet najpobożniejsi. Kapłan, lewita. Przypowieści co o jednym i o drugim jest, że schodzą tą drogą z Jerozolimy do Jerycha. Schodzą. To znaczy, że wracają z liturgii. Byli na nabożeństwie. Mój świętej pamięci profesor, ojciec profesor Jankowski, największy biblista, jakiego znałem w życiu, to komentując tę przypowieść mówił, że szaty im jeszcze pachną kadzidłem. Bo mówiąc po naszemu, dopiero wyszli z kościoła, a tam była piękna liturgia z pełną asystą. Nie? I pachną tą liturgią. I są tak zapatrzeni w tę swoją pobożność, że ona ich odwraca od tego widoku. Nie? Nie popatrzą na tego pobitego, nie popatrzą na tego rannego. Bo ta liturgia, ta pobożność daje im poczucie bezpieczeństwa. Nie? No, może gdzieś są jakieś dramaty, ale my się ładnie modlimy. Nie? Ale my się pięknie modlimy. To może być nasze podejście do tego dramatu, jakim jest jeden Kościół podzielonych chrześcijan. Nie? Jeden święty, powszechny, apostolski Kościół podzielonych chrześcijan. Nie patrzę, nie widzę, bo cieszę się, że... Ale przecież tak ładnie odprawiamy. Ale tak pięknie się modlimy. A że osobno? A że osobno? Nie jest dobra pobożność, która usypia i nie jest dobra pobożność, która jest łatwym usprawiedliwieniem, nie? I daje takie samozadowolenie. Nie? Przestaję widzieć, że jestem poraniony. Przestaję widzieć, że jestem grzesznikiem, bo przecież tak ładnie wygląda liturgia. Nie? Było tak pięknie w kościele. A wychodzę ze świątyni i życie mi pokazuje ten kościół, który jest ledwie żywy, poraniony, odarty. Tam. Tu widać, jak ta przypowiedź jest dramatyczna i ostateczne rozwiązanie, jakie w tej przypowieści pada, jest jeszcze bardziej dramatyczne. Nawet bym powiedział, że jest najbardziej prowokacyjne w całym tym tekście. Bo już wiemy, Jezus i tylko Jezus zatrzymuje się przy tym pobitym, poranionym grzeszniku, człowieku, wspólnocie, kościele. Jezus i tylko Jezus, bo tylko On ma sposób na te rany. Tylko On ma sposób.
Dzisiaj w Kościele Katolickim pierwsze czytanie mszalne było o tym, jak do Dawida przyszedł prorok Natan, żeby mu uświadomić jego grzech. Nie tylko, że zgrzeszył, tylko co to znaczy. Co to znaczy? Zgrzeszyć to nie znaczy przekroczyć przykazanie. Dawid przekroczył kilka w swoim grzechu. Nie? Przekroczył nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kłam. To był taki solidny grzech, zbiorowy. Ale nie na tym polega jego grzech, że przekroczył te przykazania. Żadnego z tych przykazań Natan mu nie wymienił. Tylko powiedział mu, wzgardziłeś Bogiem. Wzgardziłeś Bogiem. I to jest grzech, nie? Że grzech to jest moment, w którym człowiek zrywa relację z Bogiem, bo nim gardzi. To kto te relacje może naprawić? Jak jest zerwana relacja Boga z człowiekiem, kto ją może naprawić? Bóg i tylko Bóg. Dlatego miłosierny Samarytanin to jest Jezus i tylko Jezus. I znowu to jest w przypadku każdego z nas osobiście, w stanie naszego upadku, w stanie naszego grzechu. Tym, co jest kluczowe, to jest nasza relacja osobista z Jezusem. To Jezus nas dźwiga, na Jezusa trzeba się otwierać, nie? Szukać spotkania z Nim. Nie? Albo tak naprawdę to, tak jak ten pobity, pozwolić się Mu znaleźć. I pozwolić się Mu sobą zaopiekować. Niechby przemył te moje rany. Niechby mnie zawiózł na swoim bydlęciu do gospody. Niechby za mnie zapłacił dalszą opiekę. Pozwolić Jezusowi, by się mną zajął. Kościół, jeśli szuka lekarstwa na swoje rany, jeśli szuka lekarstwa na swoje podziały, jeśli szuka jedności po dramatycznych doświadczeniach, musi się pozwolić znaleźć Jezusowi. To cały ekumenizm się ostatecznie do tego sprowadza i dzisiaj to już wszyscy wiemy, że tylko wtedy, kiedy dopuścimy do siebie Jezusa, każdy z nas i każdy z naszych kościołów dopuści do siebie Jezusa blisko, to On nas z powrotem zada sobie nawzajem i On nas zjednoczy. On, Jezus. To nie jest kwestia układów towarzyskich, to nie jest kwestia dyskusji takich czy innych, teologicznych. To wszystko jest ważne, ale skuteczne tak naprawdę jest wtedy i tylko wtedy, gdy to są środki, którymi się Jezus posługuje. Ten Jezus, który leczy nasze rany. On i tylko On. No i ta największa prowokacja w tej przypowieści to jest taka, że Jezus przychodzi do tego pobitego Żyda jako Samarytanin. Jako Samarytanin. No najprościej byłoby powiedzieć tak, że Żydzi nie pili z kubków, których używali Samarytanie. Dlaczego? Dlatego, że ich uważali za heretyków. Samarytanie wierzyli w jednego Boga, tak jak Żydzi, ale czcili Go inaczej. Akurat o tym Samarytaninie, jako jedynym z całej tej przypowieści, wiadomo, że on na pewno nie idzie z Jerozolimy i na pewno nie był tam w świątyni. Ponieważ oni mieli swoją własną świątynię na górze Garizim, którą im Żydzi zburzyli. Więc ich wzajemne podejście do religii to było podejście, w którym była zakodowana wojna i wzajemne oskarżenia. Więc dla Żyda Samarytanin był heretykiem. Jak papiści dla protestantów.
jak Lutry dla katolików. Całkiem do niedawna tak o sobie nawzajem mówiliśmy. Są kościoły, które w dalszym ciągu jeszcze używają tego języka, zapewniam was. Tak o sobie myślimy. Albo, daj Boże, myśleliśmy. Ale znamy te swoje różnice. Nie modlimy się razem, modlimy się inaczej. Są momenty, tak, kiedy modlimy się tak samo. A jeśli Jezus chce leczyć rany jednego kościoła przez posługę drugiego? A jeśli Jezus chce leczyć rany Kościoła powszechnego mocą Ducha Świętego, który żyje w Kościele, o którym mówiliśmy do niedawna, heretycy, do tego się sprowadza definicja ekumenizmu, którą ukuł Ojciec Święty Jan Paweł II. Że ekumenizm to nie jest tylko znajomość wzajemna siebie. Że ja będę wiedział, kto to są ewangelicy reformowani, a biskup Marek będzie wiedział, kto to są rzymscy katolicy. Tak? To nie jest żaden ekumenizm. Można mieć o sobie wzajemną wiedzę. Jan Paweł II, papież Franciszek, to powtórzył w kilku swoich dokumentach. Definiował ekumenizm w ten sposób, że to jest wymiana duchowych darów. Znaczy, jakich duchowych? Tych, które są z ducha. Żeby w sposób katolicki myśleć o ekumenizmie, to trzeba wierzyć w to, tak nas uczą papieże, nie ja, papieże, że Duch Święty działa w Kościele prawosławnym, w kościołach protestanckich. We wszystkich tych kościołach, z którymi prowadzimy dialog, Duch Święty w nich działa. Także dla mnie, że ja mogę czerpać i to mnie może leczyć. I ufam w drugą stronę, że także z tego, co Duch Święty czyni w Kościele katolickim, mogą korzystać bracia prawosławni, mogą korzystać bracia protestanci. I też może ich to leczyć. Wtedy jest ekumenizm. Wtedy powoli, powoli znikają rany, bo Jezus je zalewa oliwą i winem. Jezus, który przychodzi, w takiej trochę zaskakującej formie. Zaskakujący sposób. No pewnie lepiej by było, żeby to ten kapłan i lewita, nie? Bo jesteśmy z nimi razem, bo jesteśmy w jednej wspólnocie religijnej, bo jesteśmy w jednej wspólnocie narodowej, wszystko im z nami łączy. To oni powinni być naszymi bliźnimi, bo są nasi najbliżsi. Ale w tej przypowieści najbliższym staje się Samarytanin. Ten, który znalazł sposób na rany pobitego człowieka. Jezus mówi, idź i czyń podobnie. To znaczy właśnie nie bój się przekraczać tych granic. Do niedawna jeszcze tak ostro zarysowanych. Ty taki, ty owaki, ty Samarytaninie. Nie? To była obelga w czasach Jezusa. Ty Samarytaninie. Pan cię posyła, nie bój się. Pan pierwszy tak robi, nie bój się. I w tym jego działaniu jest uzdrowienie dla nas wszystkich. Amen.